No to teraz moja kaczuszka jest już mobilna, można ją trafić i spada. Ale ciągle lata z tą samą prędkością, a przygotowałem sobie już zmienną do ustalania prędkości. Czyli muszę dojść do tej części, gdzie mam obsługę fruwania. Tu mam zmień X o fruń Y, ale to fruń X i Y muszę pomnożyć przez prędkość. Czyli tu mi się pojawi mnożenie. No nie wiem, czemu mi nie chce to wskoczyć. No super, właśnie się zaciął Scratch. Ok, jest jakiś błąd w Scratchu, przy większym powiększeniu nie da się tego wstawić, natomiast przy mniejszym, o, wskoczyło, więc jeszcze raz to samo mnożenie, przy mniejszym wrzucam, teraz już sobie powiększę, a nie, nie powiększę, bo przy większym po prostu mi nie łapie wkładania. Czyli wkładanie muszę robić, o, mniejsze. I teraz moja kaczka ma frunie razy prędkość. Czyli jeżeli prędkość jest równa 1, no to z mnożenia wychodzi dalej 1. Natomiast jeżeli prędkość będzie 2, 3, 4, to moja kaczka będzie frunęła szybciej. Bo jeżeli będzie miała 1 w prawo, pomnożone przez 3, to będzie tak naprawdę 3 w prawo. Jeżeli będzie miała minus 1 w dół, pomnożone przez 7, to będzie minus 7 w dół, czyli dużo szybciej. Czyli moją prędkością mogę regulować teraz, jak kaczka szybko frunie. No i znowu, wtedy kiedy losuję tutaj kierunek frunięcia, będę również losował prędkość. Czyli ustaw prędkość. Oczywiście muszę pomniejszyć, żeby to wkleić. No nie wklei, jeszcze pomniejsze. OK. Teraz mi wkleił, mogę powiększyć, a nie, bo jeszcze będę tutaj zmienną. No jakiś błąd w Scratchu się znalazł. Czyli ustaw prędkość na losuj. No, jakie mogą być prędkości? Powiedzmy od 1 do 5, żeby też za szybko nie fruwała. No, coś nie zadziałało. Tylko coś mi teraz nie działają brzegi. No super, że jeszcze jesteście i nie znudziliście się tym, jak szukam błędów w programie. Tak, tak, wiem, wytnę troszkę tego, jak szukam, no bo przecież nie będzie patrzeć, jak siedzę i szukam. Także wróćmy do momentu, kiedy jest błąd. I kiedy dzieje się coś dziwnego, moja kaczka utyka, jakieś robi dziwne rzeczy przy tych brzegach, powinna się odbijać, a ona się tam nie odbija, tylko czasami mi tam utyka. O, na przykład teraz utknęła w brzegu i nie wiadomo, co się z nią dzieje. No, kiedyś tam w końcu może wyleci, a może i nie. Szukałem błędu w części odbijania. Przemodyfikowałem to na różne sposoby, usunąłem lub, no, kombinowałem jak stonka ziemniaczana pod górę, a okazało się, że błąd zrobiłem tu, w tym miejscu, gdzie dodawałem mnożenie przez prędkość. Po prostu zmień Y o frunie Y i zmień Y o frunie X. Zamieniłem tutaj współrzędne. Przez co, no niestety, ale mu się to nie zgadzało zupełnie. Ja już nie będę przywracał tej części do tego, co było. Niech już zostanie po tych moich zmianach na taką. Chociaż jest to, no, że tak powiem, niepotrzebne tutaj. Aż tak przekombinowane, tak jak było pierwotnie, było dobrze. Natomiast tutaj oczywiście muszę zamienić je tak, jak powinny być. Czyli X do X-a, Y do Y-ka i moja kaczka odbija się właściwie od brzegów. W międzyczasie okaże się jednak, że kaczka niedobrze działa po zestrzeleniu. No, dodałem fruwanie i teraz zestrzelenie nie działa zbyt dobrze. Klikam, trafiłem kaczkę, a ona gdzieś tutaj sobie wpada, prawda? Miała się zatrzymać, miał być pies, a moja kaczka nie działa tak jak trzeba. Dlaczego? Dlatego, że tutaj badam minus 33, a przy spadaniu badam minus 40.
W związku z tym, no, wcześniej zdążę zareagować tym takim spadającym lotem niż tutaj. No więc tu w tym momencie, jeżeli współrzędna Y jest od minus na przykład 30, tu poprawiam i kaczuszka spada do trawy. No ale jak ktoś sprytnie zauważył, kaczka leci również podczas spadania na boki, ponieważ podczas spadania nie wyłączyłem jej prędkości, nie wyłączyłem jej kierunków Y. W zasadzie wystarczy podczas spadania ustalić prędkość na zero. Nie tą prędkość spadania, tylko tą prędkość, która tutaj jest wykorzystywana do przesuwania jej w prawo i w lewo. Niech to przesuwanie sobie działa. Jeżeli prędkość spadania w przesuwaniu będzie zerowa, no to ona się nie będzie przesuwała. Jestem w części teraz, kiedy duszek kliknięto i ustaw prędkość lotu na 0. I teraz moja kaczka po trafieniu nie ma już prawa. O, spada prosto w dół, nie przesuwa się. I jeszcze raz trafiam, nie przesuwa się. Super. W ten sposób doszedłem do, no, takiego milowego kamienia w moim projekcie. Sama jedna akcja, jedno zestrzeliwanie kaczki już jest, no, wydaje mi się, że skończone.